Witam, nazywam się Karolina Kulik i dzisiaj mam przyjemność reprezentowania Kolegium Da Vinci, czyli organizatora dzisiejszego webinaru. Webinaru z Joanną Keller. Asiu, kłaniamy się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi tutaj gościć i mam nadzieję, że webinar będzie Wam się podobał. Więc dzięki jeszcze raz za zaproszenie, Karolina. Asia dzisiaj nadaje z Mazur, jak się przed chwilą mi przyznała, i na tle tej pięknej boazerii. Kolegium Da Vinci pozdrawia z Poznania. Wiem z ankiet, które wypełnialiście zapisując się na wydarzenie, że mamy tu gości z całej Polski, z Kolegium Da Vinci, ale nie tylko, więc bardzo miło mi tu wszystkich gościć. No i cóż, słowem wstępu. Każdy, kto tu jest, pewnie wie, kim jest Joanna, ale niech z sprawiedliwości stanie się zadość. Marketing i social media menadżerka w branży gier wideo z doświadczeniem zawodowym obejmującym Wielką Brytanię, Niemcy i Polskę. Jak sama się nazywa, jest wielką entuzjastką nowych technologii i aktywnie pracuje na rzecz wzmocnienia roli kobiet w branży gier jako ambasadorka Women in Games i mentorka Women in Games International. A dzisiaj spotykamy się o tym, żeby posłuchać trochę o karierze zawodowej Asi, o tym, jakie są możliwości rozwoju zawodowego w branży gier, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy programistą czy game developerem, no i oczywiście o wspomnianej roli kobiet w branży. Tak jak wspomniałam, czat służy do zadawania pytań, zachęcamy, żeby je tutaj zamieszczać. Podsumujemy je na koniec. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy techniczne z dźwiękiem czy obrazem w trakcie, to również prosimy o sygnał, będziemy reagować na bieżąco. Tyle ode mnie w telegraficznym skrócie. Asiu, oddaję Ci głos i pojawię się na koniec ponownie, żeby zadać wszystkie pytania, a uczestnikom życzę przyjemności. Dzięki bardzo za piękne przedstawienie, Karolina. Jeszcze raz bardzo miło Was tu wszystkich powitać. Bardzo się cieszę na tę możliwość. Zacznę od takiej krótkiej zgadywanki, czy może ktoś kojarzy część chociaż z tych gier, przy których miałam okazję pracować jak dotąd. Ja jestem w game developmencie od niecałych 2 lat. 2 lata stuknął mi w kwietniu, kiedy zaczęłam przygodę z 11bit Studios, a później pracowałam w Klabaterze. Więc tutaj pytanie szybkie, czatowe. Czy ktoś w ogóle kojarzyłby z takich rebusów część chociaż tych gier? Wszystkie są polskie. Część jest właśnie z portfolia Elevenów, część jest z portfolia Klabatera. Więc szybka taka runda, czy ktoś kojarzy te tytuły w ogóle? Tak, jedna część miała premiery jakiś czas temu. O, dokładnie, już widzę. dokładnie. Część miała premiery jakiś czas temu. Jeszcze inne gry wyszły w tym roku. Miałam przyjemność pracować przy ich premierze i właśnie marketowaniu. Dam Wam może jeszcze za 2 minuty. Może tutaj ktoś by to kojarzył. Premiera jednej z nich jest w ogóle jutro. Ja już niestety nie mam okazji świętować tego z zespołem, bo zakończyłam z nimi kontrakt na koniec października, ale trzymam kciuki za fajne wyniki i tak podpowiem, że to jest środek slajdu, jeżeli ktoś śledzi gry niezależne. Dobra, myślę, że tutaj Kacper, Edyta zgadli, super, Kacper również kolejny raz, więc to jest część gier, nad którymi miałam przyjemność pracować przy ich promocji na social mediach oraz na żywo w ramach eventów, rozsyłania presek do influencerów i prasy. A Wuszyn Craft, tak, to, ale to tutaj nasza konkurencja niestety z punktu widzenia Klabatera. Więc tak jak mówię, ja tutaj odpowiadałam za sociale, czyli wszystkie profile social mediowe dla Elevenów, za promocję ich na eventach branżowych, za też koordynację community, czyli to jest szerokie bardzo pojęcie na Steamie, na Instagramie, LinkedInie, Facebooku. Dla Frostpunka, Children of Morta, The Sword of Mine miałam przyjemność właśnie mieć 2 premiery z Elevenami, to były dodatki na Frostpunka na konsolę, a także dodatek do Children of Morta Asian Spirits na wszystkie platformy. Z kolei z Klabaterem, z którym byłam od stycznia, miałam przyjemność marketować Orbit Industries, Best Month Ever, te 2 gry miały premierę w Q2 tego roku na wszystkie platformy, czyli konsole, pecety, Nintendo Switch też jako ta mniejsza konsola. Mushen X z kolei miał mieć premierę w październiku, ale jednak został przełożony na jutro właśnie, 1 grudnia. I tutaj już miałam rolę marketing managera, nie tylko specjalisty.
Tak jak wspominała Karolina, jestem ambasadorką Women in Games i także w Ouija. W Ouija miałam przyjemność być mentorką. Tutaj pomagałam dziewczynom ze Stanów Zjednoczonych odnaleźć się w branży, jak do tego podejść, jak w ogóle znaleźć swoje miejsce. I ja bardzo sama zyskałam na tym mentoringu. Nauczyłam się dużo pewności siebie i innego podejścia w ogóle tak do mojej kariery zawodowej. Z kolei ambasadorką Women in Games, która jest z bazą w UK, mam do czynienia od kwietnia tego roku, od Digital Dragons, kiedy zostałam ambasadorką właśnie tego super klubu dla kobiet, ale też dla mężczyzn, tak? Szczerze zachęcamy, żeby mężczyźni też zgłaszali się na ambasadorowanie i na bycie członkami stowarzyszenia, żeby wzmacniać rolę kobiet i promować kobiety dalej w branży. Tutaj mam kolejny rebus, ze względu na to, że miałam bardzo dużo czapek, że tak powiem, wearing many hats, jak to się mówi w branży, zarówno jako community i social media specjalistka, teraz już jako marketing menadżerka i też osoba z własnym zespołem. Jest tu część narzędzi, które miałam do swojej dyspozycji. Więc tutaj wiadomo, są platformy tak typu Discord, TikTok, akurat którego nie miałam przyjemności rozruszać dla żadnej z firm, ponieważ zmieniały się nam priorytety, ale na przykład Instagram, Twitter, Steam to były moje bardzo duże koniki. Bardzo dużą część mojej pracy właśnie zajmowała na przykład aktywacja społeczności, pisanie postów, pisanie kopii bezpośredniej na wydarzenia do samej promocji gier, rozdawanie na przykład kluczy influencerom przez różne portale lub osobiście na eventach, również animowanie społeczności na Reddicie, czy właśnie na samym Discordzie. Tak, tutaj Discorda na przykład mieliśmy przyjętego w jednym przypadku, w innym była to nasza własna serwerownia, że tak powiem, którą prowadziliśmy od zera. No wiadomo, też reklamy facebookowe, jakieś promowanie tweetów, boostowanie różnych treści i kochane przez wszystkich marketerów rzeczy typu Trello, Asana i Jira, tak, do schedulowania rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy bardzo przyjemne, to bardzo dużą częścią mojej pracy są eventy. To jest część eventów, w których brałam udział przez ostatnie półtorej roku, zarówno w Polsce, gdzie na przykład jest to Pixel Heaven, Digital Dragons, PGA, ale także Stany Zjednoczone, PAX East w Bostonie, PAX West w Seattle, czy EGX w Londynie z Bitami jako pierwszym moim eventem w ogóle branżowym, post-covidowym również, bo był to jeden z pierwszych eventów, który odbył się po otwarciu eventów już dla publiczności i dla wystawców, a także Gamescoma tegorocznego, gdzie miałam przyjemność robić budki B2B, a teraz B2C. Moja rola była bardzo szeroka i jest dalej bardzo szeroka, więc mam nadzieję, że przedstawię ją Wam w skrócie, żeby nadać trochę, powiedzmy, sensu poszukiwaniu pracy nie tylko jako programista albo designer, ale też marketer, bo zawsze nas więcej potrzeba, zawsze jest lepiej w większej liczbie osób i ja na przykład 2 lata temu nie wyobraziłabym sobie w ogóle, że będę w grach. Moja ścieżka jest dość specyficzna, że tak powiem, ale zaraz też do niej dojdę. Jest też część eventów online, w których braliśmy udział, właśnie przede wszystkim z Klabaterem, bo tutaj miałam decyzję już jako marketing menadżerka i osobiście też zgłaszałam gry do eventów, które są coraz ważniejszą rzeczą naszej pracy jako marketerów. Tak, to już nie jest tylko, powiedzmy, obecność fizyczne na eventach, wyjazdy, rozdawanie wizytówek, tylko faktyczna praca u podstaw, na przykład na karcie Steama, na opisach, na trailerach, na wszystkich materiałach, które musimy zrobić wystarczająco dobrze, żeby same się obroniły. Tak? Dreamhack na przykład jest jednym z highlightowanych eventów jesieni, gdzie kalendarz eventów fizycznych, tak jak tutaj, jest obarty na wiośnie, lecie, na jesień, no to ostatnim jest na przykład PAX West. Z kolei eventy online są już rozplanowane na cały rok. Tutaj akurat mieliśmy przyjemność być na Future Games Show z jedną z gier Klabatera, na evencie i fizycznym, i online'owym, z czego jestem bardzo dumna. Next Fest z kolei jest bardzo ważnym eventem, jeżeli chodzi o promowanie dem gier i w ogóle wciąganie ludzi do wishlistowania ich i do gromadzenia zainteresowania marketingowego. Ale od czego się to wszystko zaczęło?
Ja całe życie jestem tak naprawdę graczką. Zaczęłam grać na tutaj widocznym Pegasusie, jak miałam około 6 lat, najpierw z moim starszym bratem, później już samodzielnie. Całe życie jakby gry towarzyszyły mi, tak? To nie jest pasja, która zrodziła się od zera. Raczej była to pasja, która była po godzinach, była powiedzmy, nie widziałam dobrze przez moich rodziców do końca, bo wiadomo, szkoła przede wszystkim, nauka i tak dalej, ale dzięki temu, że teraz pracuję w branży, gdzie nie wydawało mi się to możliwe kiedyś, poznałam ludzi, którzy na przykład odpowiadali za Hypera, którego oglądałam notorycznie wieczorami, zagrywałam się na przykład właśnie w Quake'a Trójkę Arenę, kolekcjonowałam CD-romki, byłam wielką fanką Hugo i bardzo chciałam zrozumieć, jak to w ogóle wszystko działa i jak to jest możliwe, że ma się taką grę tak naprawdę. O, widzę tutaj, tutaj fanów Quake'a właśnie z kolegium, dziękuję. To jest jedna z najważniejszych gier w moim życiu, bo zdałam sobie sprawę na lekcjach informatyki, że jest to coś fajnego i należy temu poświęcić więcej czasu. Cybermycha też, tak? To jeden. Ja jestem wielką fanką magazynów polskich w ogóle. Poznałam na przykład też redaktorów CD Action, już pracując w branży, gdzie zaszczytywałam się bardzo, bardzo mocno w recenzjach i felietonach. Z kolei to są na przykład gry, które mi... cieszę się, że tutaj Hugo odblokował właśnie wspomnienie Edycie. To są gry, które towarzyszyły mi właściwie no, od dzieciństwa, tak? I Virtua, i właśnie ten Quake, Total War, Mortal Kombat, Bioshock, Unreal Tournament, Wolfenstein. Więc ja zawsze byłam szeroko grającą osobą, tak? Raczej nie ograniczałam się do platformy, bardzo długo byłam wyłącznie PC-ciarą. Na konsolę przysiadłam się dopiero niedawno z Xboxem, XS-ką, bo już niestety mój komputer po prostu nie nadążał, tak, jeżeli chodzi graficznie, a bardzo chciałam poznawać nowe tytuły. Więc ta pasja całe życie mi towarzyszyła. O, widzę tutaj tak, kolejni fani, tak, tak. I Mass Effect, i Far Cry, i zawsze powiedzmy, te gry gdzieś były w tle, tak? Ja nie wiedziałam do końca, że w ogóle zawodowo się może tym zajmować. Później już jak zaczęłam pracę z Elevenami, no to rozmawiałam z ludźmi, którzy robili te pierwsze gry, w które grałam, tak? Jeżeli chodzi o moje tło w ogóle, tak, gdzie ja się zastanawiałam nad tym, co chcę robić i tak dalej, ja zdecydowałam się na studia rachunkowość i finanse, tak, za granicą akurat, zrobiłam je w UK, gdzie tam tak naprawdę dotarło do mnie, że nie do końca chcę mieć tę pracę taką typowo biurkową, 9-17, ale bardzo chciałam spróbować, tak, moim rodzicom zależało na tym, żeby mieć pracę stabilną przede wszystkim, tak, jestem im za to wdzięczna, bo faktycznie te skille analizy, finansów dają się mi do dzisiaj i jestem no, wdzięczna, tak, że jednak faktycznie spróbowałam i się temu poświęciłam. Z moimi studiami związane są dwie rzeczy, które teraz mi bardzo pomagają. Tak? Program radiowy na temat gier, który prowadziłam przez 1,5 roku z moim przyjacielem. Mieliśmy tam segment poświęcony ścieżkom dźwiękowym, w najnowszym grom, w które gramy akurat. Więc to się zapętliło trochę, tak, ja ćwiczyłam angielski, bo mój współprowadzący był Anglikiem już chyba bodajże w trzecim pokoleniu, tak, cały czas miałam kontakt z językiem, cały czas było trzeba myśleć, że o, jakie tutaj gry, co się dzieje w ogóle, jak to jest w branży. Z kolei gazeta studencka The Boar, no to było takie miejsce, gdzie ja zaczęłam robić wprawki, tak, dziennikarskie, zaczęłam pisać recenzje, zaczęłam faktycznie no tak dociekać trochę, też poszłam jako dziennikarka na jeden w ogóle, na jeden z targów gier w Warszawie, akurat to był jeszcze T-Mobile Games Week, który miał miejsce kilka lat wcześniej, zanim w ogóle myślałam o branży. I tak naprawdę od tego trochę tak się zaczęło myślenie, że może coś by było fajnie robić, ale trochę po godzinach. Tutaj mam kolejny rebus. Ja zaczęłam pracę tak naprawdę po mojej uczelni w korporacjach. To był dla mnie taki plan na życie. Bardzo mi się wydawało to fajniejsze niż powiedzmy praca w banku inwestycyjnym, którą wybierali moi koledzy i koleżanki. I tutaj właśnie mam pytanie też, czy tutaj rozpoznajecie może część chociaż tych marek, tak, dla których pracowałam, z którymi miało się przyjemność pracować. Chciałam trochę, żeby było utrudnione. Tak, już widzę, tak, Philips dokładnie. Tam pracowałam przy suszarkach właśnie i między innymi golarkach w beauty i male groomingu. Tam uczyłam się takich pierwszych wprawek marketingowych, tłumaczenia. O, widzę Hot Wheelsa i prawie identycznego. No to super w ogóle, bo ja pracowałam, kiedy właśnie było 50-lecie marki. Robiłam, tak, dokładnie, gorące koła. Robiłam
projekty na Europę w Hot Wheelsach, w Mattelu. To były projekty na Euromę, czyli około 50 krajów, razem z moim szefem z Warszawy. Philips z kolei to był brand lokalny, tak, lokalny powiedzmy oddział, regionalny tylko na CEE. I powiedzmy tam nabierałam tych pierwszych wprawek marketingowych. Tak. Ja podjęłam decyzję po studiach najpierw, że zacznę z jednej tutaj z firm przedstawionych, nie wiem tylko, czy ktoś się uzgadnie, chodzi tutaj o tę analitykę. Tak? Moim pierwszym zawodem był audyt finansowy, też w Warszawie, bo wróciłam z UK-a po głosowaniu na brexitowym, chciałam po prostu spróbować w Polsce i chciałam zobaczyć, jak to będzie po tych studiach i jak sobie poradzę też w nowej rzeczywistości, powiedzmy. Zaczęłam być audytorem, okazało się, że to nie jest kompletnie to. Tak? Okazało się, że to, co jest na studiach, a co było rzeczywistością, to są dwie bardzo różne rzeczywistości i nie byłam gotowa na to do końca. Więc marketing był drugim dla mnie takim naturalnym wyborem, tak? Dzięki temu programowi radiowemu, dzięki pisaniu tekstów, dzięki robieniu przedmiotów marketingowych na studiach. Takie mam pytanie też, czy ktoś może zgadnie te kartony też? Czym mogą być te kartony? Tak, zgadza się, Amazon, tak. Tak, tak, tak. Ja odpowiadałam za marketing rekrutacji, tak, do centrów logistycznych i to była bardzo dobra dla mnie szkoła życia, tego, co chciałabym robić albo czego nie chciałabym robić, tak. Bardzo lubiłam tę pracę, to była praca powiedzmy na bardzo wysokich budżetach, na bardzo dużym zakresie odpowiedzialności, ale jednocześnie bardzo konkurencyjna, tak? Była bardzo duża konkurencja i w zespole, i sama firma jest dość konkurencyjna. Ja z kolei chciałam po prostu spróbować, tak? Byłam wtedy w Berlinie, w teamie też regionalnym, no i postanowiłam, że jak tutaj spróbowałam już tego w Polsce, to spróbuję tego dalej. Ostatnią firmą było Pepco, tak? To jest akurat retail, więc kompletnie inna para kaloszy. I po moich przygodach w korporacji ja byłam powiedzmy trochę na takim rozdrożu, czy faktycznie chcę to robić, zaczęła się też pandemia akurat wtedy, raczej już byłam na takim powiedzmy połowie, że tak powiem 75% tego, że już były lockdowny i się skończyły, ja z kolei zastanawiałam się, co chcę faktycznie robić i tak naprawdę podczas pandemii ja zaczęłam robić sobie dodatkowe rzeczy, jak to już bywa, tak? Tak samo jak na studiach, tak samo podczas pandemii, zaczęłam robić rzeczy fanowskie, w ramach powiedzmy oderwania się też, zabicia trochę czasu pomiędzy szukaniem pracy, bo korporacyjne kontrakty mają to do siebie, że są kontraktami, tak? To są rzeczy ograniczone czasowo, ograniczone obowiązkami, ograniczone celami, a ja z kolei wiedziałam, że no jestem w takim momencie, że coś trzeba zmienić w życiu, tak? I tutaj akurat był moment taki, że wchodziła Brzydula 2, tak? TVN-owska. Telenowela, adaptacja kolumbijskiego oryginału, reboot tak naprawdę pomysłu z 2008 roku, kiedy ja jeszcze byłam bardzo młoda i już było bardzo dawno temu. I tutaj tak naprawdę pojawiła się szansa, która się nie zdarzyła mi wcześniej. Tak, ja zaczęłam być tak naprawdę fanką rzeczy, która dopiero startowała i dopiero się rozwijała. I udało mi się wstąpić do grupy dziewczyn, która zaczynała w ogóle bycie grupą fanowską polską tego serialu, tak? Zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Ja dałam pomysł, żeby robić Instagrama memowego w ogóle, to są przykłady moich memów, wiadomo pewnie, że teraz już z perspektywy czasu nie są takie śmieszne, jak mi się wydawały wtedy, będąc bardzo głęboko w serialu i zastanawiając się nad tym, jak zrobić w ogóle tak, żeby ludzie nie wiedzieli, że nie umiem Photoshopa, ale się go uczę bardzo, bardzo pilnie. A z kolei grupa facebookowa urosła w bardzo szybkim tempie, tak, ona urosła z tam kilku tysięcy osób aż do 20 tysięcy, 30, jeżeli dobrze pamiętam, w porywach nawet. Ja byłam jedną z moderatorek. I bardzo mi się to spodobało, tak? Ja wcześniej udzielałam się trochę w fanowskich rzeczach, ale bardziej w roli twórcy, niekoniecznie moderatora, niekoniecznie kogoś, kto się zajmuje community jako takim. Więc to otworzyło mi powiedzmy oczy na to, co jest w ogóle możliwe, tak? Że taka rzecz też jest ważna, też może być płatna, ponieważ akurat my to robiliśmy fanowsko kompletnie pro bono, a z kolei Team TVN-u był pełnopłatnym socialowym teamem, tak, który odpowiadał na komentarze, moderował dyskusje, robił powiedzmy rzeczy na co dzień, gdzie nam nie do końca dopasowało, tak, powiedzmy z ilość zaangażowania w stosunku do tego, co my robiliśmy sobie na fanowskiej grupie. A tutaj z kolei
ja miałam wcześniej doświadczenie, tak jak mówię, jako autorka, tak, przede wszystkim fanowskich rzeczy. Ja pisałam fanfiction, tak, wprost mówiąc, do różnych fandomów od powiedzmy 16 roku życia, nawet tam 13 w porywach, tak. Zaczynałam od Harry'ego Pottera, od treści, które no, tłumaczyłam sobie z serwisów, robiłam własne wersje tego typu tekstów, bardzo dużo byłam na forach internetowych. Nie, ja zaczynałam z fanfiction.net w ogóle. Więc jeszcze wcześniej, dopiero się później przerzuciłam na archive.own. Wattpad mi kompletnie nie podpasował, od razu mówię. Ale tutaj te teksty zaczęło się pisać, tak, ja bardzo byłam w fantomie Sherlocka BBC, bo to się zaczęło też jeszcze na studiach, tak. Miałam dość dużą, powiedzmy, taką mini obsesję z Aleksandrem Wielkim, czytałam książki historyczne, adaptowałam to sobie do tych moich fanfiction, a jednocześnie pisałam poezję i prozę, tak, po polsku, jakieś tam wprawki, trochę chociaż, tak, gdzie wtedy mi się wydawało, że to jest taka odskocznia, nie będę tego w stanie w jakiś sposób połączyć, że to jest taka rzecz do zabicia czasu, tak, i moi rodzice to tak samo też tak uważali, raczej nie było nic, powiedzmy, do przodu z tego poza konkursami szkolnymi czy licealnymi, no ale ja to sobie robiłam, dłubałam to sobie w międzyczasie, tak, i tak naprawdę dopiero ta praca z Brzydulą uświadomiła mi, że to kopi może być coś warte, tak, że jest faktycznie grupa osób, która czyta te teksty, która chce mieć tych tekstów dużo, która tak naprawdę będzie followowała dalej z nami, tak? Mimo wszystko, że to nie jest fandom anglojęzyczny i nie jest tak duży. I tak naprawdę to była taka moja pierwsza szansa, która się nawinęła, dlatego że Bici akurat wtedy potrzebowała kogoś do socialów. I ja tak naprawdę będąc po tych moich kontraktach korporacyjnych z myślą, że muszę coś zmienić, czuję, że już trochę jest takie wypalenie, nie wiem, co ze sobą do końca począć. Zobaczyłam to ogłoszenie i dzięki tej mojej fanowskiej twórczości zgłosiłam się, tak? Miałam bardzo przyjemną rozmowę wtedy z nimi, że robię sobie te rzeczy fanowsko, że mam doświadczenie z community, zarządzam tym community, faktycznie biorę udział jako moderatorka, a ja nie miałam wcześniej nikogo znajomego z GIE, tak? Ja weszłam tak naprawdę do branży z rekrutacji też dość specyficznie, bodajże z pracy.pl bądź z LinkedIna, już nie pamiętam tego dokładnie, ale po prostu kompletnie z rynku, tak? Nie z poleceń, ewentualnie znajomości kogoś, tylko faktycznie z tej pracy, z CV i tak dalej, tak? Co teraz już wiem, jest dość karkołomnym wyczynem, ale wtedy tak naprawdę ta moja praca cała u podstaw i wszystko, co robiłam dotąd hobbystycznie, okazało się, że może się spiąć w pivot, który poprowadzi mnie do innej kompletnie kariery. Tutaj z kolei już tak mocno przechodząc dalej, nie jest to łatwe, powiem w ten sposób, tak, z tą karierą, ponieważ w tym momencie już w Unii Europejskiej mamy 4600 devów, w Polsce jest to około ponad 400 firm, więc tak naprawdę coraz ważniejsze jest dopasowanie się do danego teamu, do danego pracodawcy. Dla mnie ważne było bardzo to, że miałam pracę, która już potwierdzała to, tak, te moje, powiedzmy, memy, które były jakie były, tak, i była to twórczość taka, jaka była, ale faktycznie ona była skalowalna, tak, był ten profil na Instagramie, który miał za moich czasów 2000 followersów, później on urósł do 5000 followersów nawet, była grupa facebookowa, która była też skalowalna, były te wszystkie moje wprawki literackie i faktycznie działalność wcześniejsza, tak, czyli radio, artykuły i tak dalej, a z kolei w szukaniu pracy teraz tak naprawdę bardzo dużo ludzi jest w game devie, jednocześnie jest ich mało, tak, jest około 74 tysięcy łącznie pracowników na terenie Europy, gdzie to są wyniki jeszcze z 2020 roku, tak, jest to czas, kiedy jeszcze pandemia się do końca nie rozhulała, i tak naprawdę tych ludzi jeszcze nie do końca wliczono. Tak? W Polsce wtedy szacowano, że jest około 9100 ludzi, teraz z kolei jest ich około 11 już tysięcy. I tak naprawdę tutaj wchodzi też ten cały przekrój, tak? Na przykład kobiet, jak to wygląda na przykład faktycznie w tej różnorodności też zatrudnieniowej. No tak jak widać, na przykład Polska jest przodujące, tak, jest 25% kobiet. Ja działam bardzo silnie w Women in Games i Women in Games International, bo tej
Różnorodności nie do końca widać, tak na przykład w moim akurat zakresie obowiązków. Tak? W marketingu jest często tak, że bardzo dużo jest mężczyzn marketerów, bardzo dużo jest specjalistów, internów też jest dość dużo mężczyzn, kobiet jest mało, ewentualnie one są w bardziej pomocniczych rolach, tak, typu HR, ewentualnie admin, finanse, księgowość. Z kolei w takich już typowo programistycznych rolach jest coraz więcej kobiet. Tak? Tam miałam na przykład przyjemność bycia prowadzącą panel na GIC-u poznańskim, gdzie faktycznie tych kobiet było dużo więcej. Miałam okazję mieć dwie gościnie akurat, tak oprócz siebie i gościa. I faktycznie ta różnorodność się poprawia. Tak? Jest też łatwiej coraz bardziej znaleźć kobiety. Z drugiej strony wszystkie kobiety są... Nie wszystkie kobiety są chętne, żeby rozmawiać dalej, tak, o swoich doświadczeniach i o swojej drodze. Ja bardzo się cieszę z tej możliwości, tak, bo moja droga jest dość specyficzna, też dość inna i widzę teraz tej z perspektywy czasu prawie tych 2 lat, że dość trudne do replikowania często, tak, z drugiej strony ja na przykład odczuwam brak marketerów, community też, do czego przejdę dalej. Tutaj mamy takie wyniki na przykład z Polski, tak? Ile tutaj właśnie ludzi szacowano w 2020 roku, jak też wygląda liczba graczy. Ten rynek jest bardzo dynamiczny, tak? Jest 16 milionów około graczy, e-sport jest liczony oddzielnie. Z kolei jeżeli chodzi o graczki już tak per kobiety, no to jest ich około 47%, tak, na całą skalę polską. Jest to dość dużo, mimo wszystko... Część badań mówi już o 50-51%, też bardzo zależy to od kategorii, wiadomo, że gry mobilne są często przeszacowywane w stosunku do udziału kobiet, ale coraz więcej już na przykład grup e-sportowych, grup typowo damskich też się pojawia, już są na przykład też wyłącznie kobiece turnieje, tak na przykład w LoL-a, ewentualnie Dotę. Bardzo wysokie nagrody też związane z tym. Więc moja praca często polega na tym, jeżeli chodzi o ambasadorowanie, że podwyższam, powiedzmy, amplifikuję te głosy, które do mnie docierają, ale ewentualnie nie są słyszalne, bądź zaczynam dyskusję, co jest bardzo miłe i bardzo budujące, tak, żeby faktycznie zacząć je i móc je dalej kontynuować. Tak jak mówiłam, rynek się rozrasta, ta profesjonalizuje się i coraz tak naprawdę bardziej się rozbija na różne role. Ja byłam zarówno w zespołach AA, czyli tym premium indie, jeżeli chodzi na przykład o Elevenów, albo indie, jeżeli chodzi o Klabatera. Mimo że Klabater no, jest na rynku od 2016 roku, to jest to i publisher, i porting house, i jednocześnie dev. Ale tak naprawdę ja w tej roli swojej marketing managera i później marketing leada miałam bardzo dużo czapek jednocześnie na głowie, tak? I robiłam sociale, i robiłam strategie, i robiłam wysyłki influencerskie, i robiłam prasówki, i robiłam pokazy gier, i udzielałam wywiadów w prasie, w podcastach, pisanych, odpowiadałam na zapytania. Jednocześnie miałam 2 osoby raportujące do siebie, tak? Z kolei w bitach ja miałam taki wycinek swojej roli, tak? Czyli odpowiadałam za community, za sociale i mogłam się w spokoju skupić tylko i wyłącznie na tym. Ja też to była bardziej juniorska rola, wiadomo, tak? Menadżer a specjalista to są 2 różne kompetencje, dość szerokie też w tym, co potrzebują, co muszą robić. Menadżer jednak zajmuje się planowaniem pracy innych osób, nie zajmuje się tak już specjalistycznie swoimi tylko zadaniami. A tutaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak to jest szeroko już w rozbiciu, tak? Udostępnię pewnie później już na sam koniec pliki źródłowe z tym, ale tak naprawdę myśląc o game devie, nie powinno się myśleć tylko, że to jest programista, powiedzmy grafik i tyle, tak? Ewentualnie ktoś do ogarnięcia strony na Steamie, napisanie jakichś tekstów, ale tak na kolanie, na boku i tak dalej, w ogóle nie poświęcając temu większego momentu. I tak jak mówię, często design jest w dużej grupie, na przykład może być to 1 designer, 2 designerów, może być 2 programistów, w zależności od języka gry. Jeżeli chodzi o marketing, tak jak w moim przypadku, ktoś może ogarniać samodzielnie community, sociale, customer service, że tak powiem, w stosunku na przykład do zapytań technicznych na Steamie i wysyłki mailowe, i wysyłki influencerskie, a może to być na przykład 10-osobowy zespół.
jeżeli chodzi o content, tak samo, czy administrację. Tutaj jest dalszy ciąg właśnie tego całego rozbicia. HR występują na przykład w niektórych zespołach, w niektórych są to jednoosobowe tak naprawdę decyzje szefostwa, ewentualnie na przykład zarządu, w innych jeszcze kwestiach e-sport różni się bardzo od devu, w tym, że e-sport na przykład tylko wspiera już broadcast i tak naprawdę amplifikowanie gry jako takiej, tak? A nie samą produkcję, nie samą powiedzmy promowanie jej krok po kroku od momentu rozpoczęcia developmentu do wydania samej gry. Więc tak, tutaj mówiąc o moich doświadczeniach na przykład. Ja pracowałam w zespołach zarówno, które były game developerami, które były i publisherami, ale jednocześnie miały dużo możliwości już wewnętrznych. W innych firmach wygląda to trochę inaczej. Część na przykład outsourcuje całość marketingu, czyli są na przykład agencje, są freelancerzy tak zwani, którzy są wynajmowani do poszczególnych zadań. W game devie też jest bardzo ważna tak naprawdę dziennikarka, tak zwana, ponieważ nadal istnieją magazyny prasowe, istnieją dalej kanały specjalistyczne typu IGN, typu Game Industry Biz, do którego warto zawsze się dostać, który został przebrandowany z Gamma Sutry. Istnieją na przykład wyłącznie eventy, które tak naprawdę są B2B, tak? Czyli Geeks typowo, tak? Gdzie technicznie inni deweloperzy mogą się uczyć się nawzajem, a z kolei PGA jest bardziej do konsumentów, dla prasy, żeby patrzeć na premiery, najnowsze buildy gier i tak dalej. Content jest bardzo teraz ważny w game devie, tak? Coraz częściej jest tak, że to influencerzy promują grę, to oni wypychają tytuły, grając na Steamie, a nie wyłącznie prasówki, nie wyłącznie powiedzmy kampanie marketingowe, nawet jak miałyby dużo budżetu, tylko faktycznie gra może zażreć, dlatego że duża ilość jednocześnie influencerów dostaje klucze i faktycznie zacznie działać z tą grą. E-sport jest kompletnie odrębną kategorią dla mnie, nie mam tutaj doświadczenia, niestety nie mogę też dużo powiedzieć na ten temat, oprócz tego, że znam fenomenalne osoby działające bardzo mocno w tym i na pewno chciałabym więcej się dowiedzieć już od nich bezpośrednio, tak? Czy to chodzi na przykład o zawody Intela, czy mistrzostwa, czy w ogóle całą współpracę z zespołami, bo tamta współpraca jest już bardziej powiedzmy jak współpraca ze sportowcami faktycznie, niż taka typowa produktowa działalność z produktem, tak? I marketowaniem tak naprawdę albo usługi, albo człowieka, albo po prostu ekosystemu. A marketing gier, no to tak jak mówię, są agencje, są freelancerzy często. Ja na przykład odpowiadałam za facebookowe adsy, albo na przykład robienie tych kampanii, ale czasem były po prostu zlecane na zewnątrz, bo dużo rzeczy w indie robi się po prostu wszystkimi możliwymi siłami. Publishing a dev to też są dwa różne pary kaloszy, tak? Publisherzy mają swoje zadanie, powiedzmy, żeby biznesowo spięła się promocja danej gry i faktycznie wybór tej gry jako produktu. Deweloperzy często chcą wydać produkt, dlatego że tworzą ten produkt i bardzo mocno w niego wierzą i potrzebują publishera, żeby przebić się z nim szerzej, chyba że są solo devami, którzy faktycznie mają ogromną siłę przebicia i poradzą sobie samodzielnie. Jeżeli chodzi o takie typowe branże w samych firmach game devowych, to na pewno jesteście tego świadomi, tak, że tutaj te kategorie są dość płynne w zależności od wielkości teamów, tak? Czy to jest faktycznie indyk, czy to jest już większy zespół, premium, czy może chodzi też o zespół naprawdę AAA-owi, tak? Im większe są zasoby, tym bardziej mogą być rozproszone zadania, tak? Czyli jedna osoba na przykład może skupić się wyłącznie na jednej rzeczy, którą robi, nie musi łapać ich wszystkich. Im mniejsze są zespoły, tym faktycznie można nauczyć się więcej, ale też to obciążenie jest faktycznie dużo, dużo większe, tak? Ja przechodząc z kariery korporacyjnej musiałam przyznać, że dużo rzeczy tak naprawdę ja zlecałam na zewnątrz, tak? Czyli odpowiadałam za to, że robię budżet, robię sobie brief, rozpisuję sobie rzeczy, które tam chcę osiągnąć, ale tak faktycznie, żeby od zera zrobić na przykład kampanię, no to ja nie byłam tego w stanie, tak, zrobić w korporacji, ponieważ wymagałabym pozwolenia szefa, mój szef wymagałby pozwolenia swojego szefa, musiałby być przyznany nam budżet jakoś globalnie na przykład na tę rzecz i musielibyśmy tak naprawdę, no i tak zlecić to na zewnątrz, tak? Bo nie bylibyśmy tego w stanie zrobić, bo nie bylibyśmy agencją, która na przykład podpisane partnerstwo po prostu, tak? Na przykład z Facebookiem czy z Instagramem.
W świecie Indii dużo rzeczy robi się samodzielnie, metodą prób i błędów, tak? Co dla mnie było dużą przeszkodą, tak trochę psychicznie do przeskoczenia, tak? Że ja faktycznie teraz muszę zakasać rękawy, muszę się zastanowić, jak uruchomić tutaj na przykład kampanię od zera, tak? Co ja mam zrobić w tym newsletterze, jak ja mam napisać ten newsletter, żeby faktycznie ktoś chciał kupić tę grę, ewentualnie sprawdzić sobie promocję, co muszę zrobić, zaproszenie do dziennikarzy na event, tak? Co tam mam napisać, żeby oni przyszli, ewentualnie wyrazili zainteresowanie, co jeżeli chodzi o takie typowo logistyczne tematy na przykład na targach, tak? Żeby zapakować sprzęt, żeby przyjechać tam, zamontować wszystko, żeby to się spięło w budżecie, jednocześnie, żeby cały ten wypad miał sens, czyli żeby przyszli dziennikarze i influencerzy, napisali o tej grze, zagrali w nią i podzielili się wrażeniami. Więc tutaj ten podział jest często umowny, tak, w bardzo małych zespołach. Może być tak, że na przykład PR manager jest faktycznie supportem, jednocześnie jest producentem danej gry, bo po prostu nie ma innej możliwości rozdzielenia tego. I jednocześnie jeszcze zajmuje się bizdevem, tak? Ja na przykład przyjmowałam pitche gier, komentowałam je, oceniałam je, grałam też na przykład Vertical Slice, ewentualnie byłam na spotkaniach biznesowych, które nawiązywały współpracę. A jednocześnie też na eventach wyszukiwałam zespoły, które mogły potrzebować na przykład publishera, tak? Też to zależy dużo od seniority, jednak game dev jest dość hierarchiczny i to, co możecie robić jako juniorzy, a to, co jako specjaliści, będzie się mocno różniło, ale też w zależności od wielkości zespołu i doświadczenia zespołu. Ja miałam na przykład szczęście pracować ogromne właśnie jako community social media specjalistka i później już jako marketing managerka miałam to pod swoją opieką, gdzie bezpośrednio zajmował się tym community manager, a jednocześnie bardzo blisko pracowałam z brand marketingiem, tak? W jednej organizacji zlecałam briefy po prostu, tak, robiłam z nimi wszystko po kolei, w kolejnej musiałam podjąć sama, tak, próbę kanwy i próbę montowania na przykład jakichś prostych rzeczy, też no robiłam po prostu zdjęć pod Photoshopa, żeby na przykład później wykorzystywać to sobie jako wzór. Z influencerami też rozmawiałam bezpośrednio, tak, pisałam maile, robiłam masowe wysyłki, pisałam press release'y, które były do nich dystrybuowane, a jednocześnie, tak jak mówię, PR jest inny bardzo, tak, w dużych organizacjach, a w mniejszych. PR często jest kontaktem z prasą, ale tak naprawdę to jest kontakt ze wszystkimi, tak, ponieważ socialowo teraz gazety i magazyny wykorzystują często oficjalne kanały socialowe, tak, żeby nie musieć już na przykład no rozmawiać, robić wywiadów i tak dalej, tylko korzystać już u źródła, tak? Teraz z tą sytuacją powiedzmy twitterową i Elonem Muskiem do końca będzie wiadomo, jak to będzie wyglądało, bo bardzo dużo game deweloperów bardzo polegało dotąd na Twitterze i na tym, jak marketować grę, jak marketować bezpośrednio do twórców, jak pokazywać proces powstawania gier. Jedną z alternatyw jest na przykład Mastodon, ewentualnie przesiadka, nie wiem, na Tumblera, który trochę już zniknął, potem wrócił i teraz być może znowu wróci. Więc tak, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zaczynanie w premium, AAA-ach albo indie, to bardzo dużo zależy od was, tak? Czy macie na przykład już umiejętności, które są umiejętnościami transferowalnymi, tak? Czy to są na przykład umiejętności miękkie, zarządzania projektami, czy też uczycie się wszystkiego od nowa. Indie są super dla osób, które chcą się bardzo szybko nauczyć różnych rzeczy w różnym czasie i chcą mieć dużo odpowiedzialności od razu, tak, przyznanej sobie. Z drugiej strony dla mnie przesiadka najpierw na premium, czyli praca właśnie z bitami, była super, tak, ja mogłam łatwo odnaleźć się organizacyjnie, hierarchicznie też, mogłam wiedzieć, jakie są to ode mnie wymagane rzeczy. Z drugiej strony nie była to aż taka swoboda, która by mnie teraz na przykład przyprawiła mocno o strach, tak, czy ja sobie poradzę faktycznie, wcześniej zlecając wszystko, nie pracując nad rzeczami bezpośrednio, czy bardziej chodzi jednak o to, że muszę się wdrożyć, tak? To też jest element tego, że duże organizacje mogą sobie pozwolić na wdrożenie stopniowe, krok po kroku. Indie raczej wrzucają na głęboką wodę, tak? Faktycznie to jest praca od razu nad czymś. Ja w pierwszym dniu swojej pracy właśnie w Klabaterze
poprawiałam kopii do trailera, który wychodził tego samego dnia. I to było jedno z tych zadań, także jest zadanie i będzie zrobione i ja sobie poradzę. I ten trailer wyszedł i byłam mega z niego zadowolona. Też kolejne trailery ja na przykład robiłam scenariuszowo, tak? Dostałam takie super zadanie, że mogłam napisać scenariusz od zera i później z freelancerką bardzo blisko współpracując zrobiłyśmy dwa trailery gier, które miały premierę w tym roku. Z kolei w byciu specjalistą jest bardzo dużo fajnych rzeczy, bo możecie się uczyć, tak? Możecie shadowować kogoś, możecie podążać za nim i tak naprawdę zobaczyć, czy to jest coś dla was, tak? W mniejszych zespołach jest też często tak, że nie ma czasu na takie mentorowanie, takie stricte, tak? Łatwiej jest w dużej organizacji kogoś, kto jest wyżej szczeblem, z większym doświadczeniem, który może poświęcić wam od czasu do czasu ten ułamek czasu swojego, tak? Że faktycznie może was wdrożyć, może coś wytłumaczyć, może powiedzieć, że za moich czasów robiło się to i to i tak. I faktycznie odciążyć was trochę psychicznie z tej przesiadki. Tak, dla mnie to była ogromna przesiadka, tak jak mówię, ja byłam graczką, widziałam ten tak naprawdę sektor z zewnątrz, nie będąc w środku. I na przykład mam jakby ogromną sympatię i ogromny dług wdzięczności do chłopaków w bitach, że faktycznie poświęcili mi ten czas, faktycznie wdrożyli mi i wytłumaczyli mi bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę no, sprawili, że ja się poczułam częścią tego sektora, tak, gdzie dużo miałam obawy, czy faktycznie sobie poradzę po prostu obciążeniowo, tak, i z tą przesiadką obowiązków. Jeżeli chodzi o takie fajne przykłady, gdzie moim zdaniem marketing pokazuje, że im więcej jest głosów, im więcej jest stanowisk i w ogóle im większa jest rozpiętość tych obowiązków, to faktycznie powstają magiczne rzeczy, tak? Dla mnie takim na pewno wzorem są Redzi, jeżeli chodzi o rozwój i Wiedźmina, i Cyberpunka, tak? Bez mówienia tam dalej, powiedzmy, wchodzenia w szczegóły, wiadomo, Wiedźmin jest już marką, która jest bardzo długo na rynku. Ja też na studiach w UK w ogóle pisałam jeden z moich pierwszych esejów na temat premiery Wiedźmina trójki, gdzie to już było dawno temu, tak? Jakby bardzo dawno temu. Czekam teraz na ten remaster i zobaczymy, jak się to potoczy. Ale to, że tak naprawdę polska firma poradziła sobie z tym, tak, żeby wypromować i faktycznie IP, żeby wyszło poza tylko tę sferę korporacji, tak, gdzie ja byłam przyzwyczajona, tak, do pracy właśnie w Hot Wheelsach, do pracy w Amazonie, do pracy w Philipsie, do tego, że mamy IP, tak, i ta marka żyje. O, też lubię właśnie to, się tego wybrałam, że ta marka żyje, ta marka może być rozwijana przez dużą liczbę osób i nowe pomysły się cały czas pojawiają, tak? Dla mnie jako marketingowca to właśnie to, że jest i serial, są i figurki, jest już planszówka, tak, która była no jedną chyba z rekordowych na Kickstarterze, jeżeli dobrze pamiętam. Ja też prowadziłam w tamtym czasie Kickstarter dla Klabatera i to było faktycznie, no wchodzi duży gracz i faktycznie zamiata trochę na rynku, tak? I to, że już spożywka też wchodzi, tak? FMCG jest z tak specyficznym rynkiem, że jeżeli ktoś spoza tego rynku jest w stanie zrobić partnerstwo, to jakby szapoba, tak? Bo tam chodzi już o, powiedzmy, takie sumy pieniędzy, o takie też, powiedzmy, czas antenowy i czas konsumencki, że jeżeli coś da się wyprodukować, że to zostaje dłużej w świadomości, no to super, naprawdę. Ja zawsze chciałam też pracować w FMCG, w na przykład Marsie, Nestle, tego typu rzeczach i to jest rynek sam w sobie, tak jakby i pracownika, i obowiązków. Jeżeli chodzi o Edgerunnersa z kolei, na przykład ja jestem mega pełna podziwu, jak to teraz wystrzeliło, tak, i faktycznie nie wiem, czy śledzicie na tyle wyniki finansowe, ale widać, że Cyberpunk bardzo mocno się odbił, tak, tym, że serial faktycznie skłonił ludzi do grania, do tego, żeby powrócić do całego IP. A z kolei dla mnie kampania marketingowa Cyberpunka, kiedy była jeszcze ta premiera, był ogromny hype. Ja wtedy byłam w Berlinie, jeszcze w Amazonie i ja byłam po prostu przeogromnie zdziwiona, tak, że nagle są billboardy, nagle jest kampania, która wygrywa branżowe nagrody marketingowe, tak, ona wygra kilka tych aktywacji, na przykład ze Sprite'em, jeżeli dobrze pamiętam, z Play'em, z tym, że to była prawdziwa 360 tak zwana, tak, czyli we wszystkich kanałach docelowych do konsumenta, konsument widział, że jest Cyberpunk i w spożywce, i w towarach pierwszej potrzeby, i w odzieżówce, i w kolekcjonerkach,
No dla mnie to jest jeden z tych przypadków, gdzie faktycznie to zadziałało, tak? Jakby ja się trochę obawiałam, że Cyberpunk już wyskoczy mi z lodówki, ale ja miałam to poczucie jako graczka, tak? Że ja wiedziałam, że ta gra wychodzi już od momentu, kiedy był ten sławetny tweet i był sam początek w ogóle, tak? Całego hype'u. A teraz na przykład tak jako ciekawostkę, te bluzy z Night City tutaj z gangiem, to jest jedna z najbardziej popularnych rzeczy na targach w ogóle branżowych, gdzie ja nie do końca wiedziałam też, że one były w sprzedaży regularnej. Tak bardziej kojarzyłam te bluzy Kropa i żółć faktycznie całego cyberpunka. I dla mnie to jest właśnie przykład tego, że gaming już wyszedł bardzo z tych, powiedzmy, zaułków, piwnic i tak dalej, kiedy to jeszcze było trochę poczucie i czasem jeszcze to poczucie jest branżowo, tak, że niektóre gry wyszły, wybiły się bardzo mocno, a niektóre jeszcze potrzebują swojego czasu i swojego momentu. Jeżeli chodzi jeszcze o taki przykład już bardziej zagraniczny, no to wiadomo, Liga, tak? Ja nie załapałam się niestety na tę falę e-sportu i powiedzmy ligowania właśnie, ale to, że Liga tak naprawdę jest od bardzo długiego czasu już obecna marketingowo. Tak oni promowali sobie już utwory muzyczne na długo przed Arcane i byli bardzo znani z tego. Z kolei to, że to jest partnerstwo akurat z Netflixem, no to amplifikuje marketing cały. Tak, Netflix jest znany już bardzo długo i też na przykład za czasów mojej pracy w Amazonie, gdzie Amazon tworzy bardzo duży murali, no to było wiadomo, że Netflix tworzy swoje, tak? I była konkurencja na przykład o powierzchnię, tak? W Warszawie jest kilka takich bardzo znanych powierzchni muralowych i tam są tylko cały czas wymiany, tak? Teraz na przykład, i właśnie tak, powstanie własnego zespołu również. Bardzo dużo czasu zajęło moim zdaniem grom wyparcie już na przykład dużych reklamodawców, tak? Teraz na przykład Coca-Cola może rywalizować, bodajże chyba na Krucze jest ten duży, duży mural, który jest zamalowywany bardzo często, tak? Czy to biżuterią, czy to FMCG, czy innymi rzeczami. I gry teraz finalnie mogą z tym konkurować, mogą już wejść na te salony. Jeżeli chodzi o gry indie, tutaj mam dla Was kilka linków i prawdopodobnie będzie łatwiej je wrzucić. Gry indycze są, powiedzmy, bardzo specyficzne w tym znaczeniu, że bardzo często tylko bazuje się na organiku, tak zwanym. Czyli to jest promocja bezkosztowa. Jest na przykład promowanie rzeczy na socialach, pisanie tych prezek, pisanie newsletterów, robienie obiegu zamkniętego. O, tak. O, super, cieszę się, że ktoś zna tę grę właśnie z TikToka, bo jest tak. Chociaż, poczekaj, nie Undying, nie, ja tutaj mam Before Your Eyes, to druga gra, a trzecia jest moja w ogóle. Trzecia to jest Best Month Ever, które było przeze mnie marketowane i jest jednym z takich fajnych właśnie przykładów, że faktycznie udaje się też to wypromować dzięki bardzo dużej współpracy z influencerami, tak? Druga gra to jest Before Your Eyes i to jest powiedzmy taki showcase w ogóle gier na TikToku, tak? Ona była bardzo mocno komentowana w branży, jak zrobić TikToka, który wyeksponuje grę w bardzo krótkim czasie, tak? To jest minutówka, jeżeli dobrze pamiętam. Ja też postaram się linki Wam wrzucić od razu. Na koniec byłam przygotowana, a myślę, że będzie łatwiej po prostu je wrzucić niż pokazywać każdy z tych klipów. Pierwsza gra to jest gra tak naprawdę Deva, która dalej jest w Dev Hellu tak naprawdę. Ona powstaje chyba już bodajże drugi rok, bądź trzeci nawet i ma premierę zaplanowaną na 2024 rok i to jest solo dev. Tak on robi i design, i muzykę, i faktycznie cały pomysł na tę grę. I dokumentuje całość na TikToku i ona stała się wiralem tak naprawdę. Tak? Jest to gra o muzyce klasycznej, gdzie walczy się tak postacią w rytm muzyki. A druga gra to jest, tak jak mówiłam, Before Your Eyes, która polega na mruganiu. Tak? To jest i gra VR-owa, i gra, jeżeli dobrze pamiętam, klasyczna. Tak? Dostała BAFTę w tamtym roku i jest to jeden z przykładów powtarzanych cały czas, tak, TikTokowych, jak wykorzystać TikToka do discoverability gier, bo gry indie bardzo często muszą bazować na tym, żeby zachwycić kogoś szybko, przyciągnąć względem AAA-ów, tak? AAA mają budżety, AAA mają ludzi, AAA mają też po prostu skalowalność, tak? To są gry, które obronią się nawet jeżeli nie będzie dużego marketingu, ale marketing duży zawsze nigdy nie zaszkodzi, tak? Indie z kolei, jeżeli się nie przebiją, no to jest ogromny problem, tak? Teraz premier na Steamie jest około
tysiące, jeżeli dobrze pamiętam, tygodniowo bądź coś podobnego, więc to jest skala ogromna, tak? Z Best Man Fever, która jest trzecią grą, jest to gra Adventure i to jest specyficzna gra, bardzo trudna, niszowa, opowiadająca o samotnej matce chłopca o mieszanej rasie, tak? Czarnoskórego w latach 60. XX wieku, którą promowałam z Klabaterem na Paksie w Bostonie. I tutaj grę podchwycił tak naprawdę influencer, nie był, chciał po prostu zrobić materiał o tej grze, tak? I faktycznie on się też stał wiralem, ten materiał. Z kolei Wholesome Games to jest kanał, który ja powiedzmy od powijaków sobie patrzę na TikToku i który faktycznie wyrósł już teraz nawet na wydarzenie, tak? Showcase'ujące samodzielnie gry. I tak naprawdę TikTok jest coraz bardziej narzędziem, które pozwala indykom wybić się bez względu na budżet, tak? Reklamy na TikToku są oddzielnym kompletnie tematem, tam jest możliwość powiedzmy dużego inwestowania, ale przede wszystkim są tam FMCG właśnie, czyli spożywka, czyli kosmetyki, czyli elektronika użytkowa, a nie gry jako takie, chyba że mówimy na przykład o Modern Warfare 2, która wiem, że też się reklamowała, ewentualnie o akcjach całych, powiedzmy, na przykład sklepów i tak dalej, tak? Tutaj ten marketing na TikToku jest dalej rozwijający się, tak? To jest temat, który się pojawił, powiedzmy, półtorej roku temu i coraz bardziej nabiera przestrzeni, ale dlatego też potrzeba coraz więcej osób w marketingu, tak? Coraz więcej osób, które potrafią robić wideo, które potrafią, powiedzmy, przemyśleć sobie, co jest ważne w pitchu, co jest ważne w tak zwanym hooku gry, jak zainteresować kogoś minutowym materiałem, żeby nie umknął w uwadze komukolwiek innemu, bądź żeby dalej nadawał się do wysyłki. Jeżeli chodzi o takie materiały, powiedzmy inne marketingowe, bardzo fajne przykłady, tak? Teraz na przykład PlayStation weszło na salony z no reklamą, która jest godna Super Bowla po prostu, tak? To już są reklamy na takim poziomie, że wynajmuje się aktorów, gry nie są już powiedzmy tym hobby, które jest no jest po prostu hobby, tak? To już jest po prostu biznes i IGN wypromował właśnie niedawno taki klip. Jeżeli chodzi o Devolvera na przykład, to jest moim zdaniem przykład z kolei czegoś, do czego bardzo dużo indie deweloperów i w ogóle deweloperów chciałoby aspirować, tak? Do takiej pozycji, gdzie można samemu nadawać sobie ton wypowiedzi, tak? Devolver jest wydawcą gier niezależnych z bardzo ugruntowaną pozycją, jest w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę ich marka sama wybiera sobie gry, ewentualnie już samo to, że gra zostanie wybrana przez Devolvera, to jest ogromny sukces. Jeżeli chodzi zaś o Dying Light na przykład, no to tutaj uważam, że fajnie już zainwestowano jako już taki kolejny AAA w studio faktycznie w to, żeby ten marketing sam pociągnął dalej tematy i zaprezentował grę od zera i tak naprawdę stworzył serię, która no, była bardzo postrzegana przez branżę jako przykład tak realizacji, żeby zainteresować kogoś od zera, przedstawić uniwersum i powiedzieć też więcej. I nie jest to możliwe właśnie z takimi realizacjami, żeby to robić kompletnie outsourcingowo, do tego są potrzebne zespoły tak marketingowe, a im więcej jest osób z różnymi talentami, tym łatwiej będzie też rekrutować i tak naprawdę tworzyć tego typu rzeczy też samodzielnie, własnym sumptem, nie tylko poprzez agencje kreatywne, nie tylko poprzez freelancerów, ale faktycznie w ramach działów. Dobra, tu myślę, że jest już czas na pytania i tak naprawdę jestem ciekawa waszych przemyśleń, czy są jakieś rzeczy, które na przykład są niejasne. Starałam się tak naprawdę podjąć dużo tematów, tak? Moja ścieżka jest dość standardowa, jest przejściem z korporacji do świata gier, który dla mnie dalej jest poznawany cały czas, tak? Jest to świat, który rozwija się w swoim tempie, a jednocześnie no, nadaje to tempo już kolejnym, tak, sektorom. Tak, zachęcamy do zadawania pytania, tutaj w międzyczasie się odblokowałam i witam raz jeszcze, zachęcamy do zadawania ich na czacie. Ja też mam parę pytań, pozwolę sobie rozgrzać publiczność i zacząć. Przede wszystkim nie spodziewałam się, że zrobimy sobie taką podróż po wspomnieniach, bo rzeczywiście Hugo odblokował również moje wspomnienia i traumy z dzieciństwa, bo moi rodzice nie mieli telefonu na cyferki, tylko jeszcze na tarczek, którą pewnie młodzi nie pamiętają i nie mogłam zadzwonić i pograć.
bardzo bolesne wspomnienie. Natomiast z perspektywy Collegium da Vinci, uczelni, gdzie mamy kierunek game development od jakiegoś roku, my bardzo często spotykamy się z kandydatami, maturzystami tegorocznymi, którzy mówią, bardzo chciałbym iść na te studia, ale nie wiem, jak przekonać moich rodziców, że gry to nie jest tylko zabawa, ale też prawdziwe życie. Co byś doradziła takiemu 18-17-letniemu młodemu człowiekowi, jakich argumentów użyć, żeby przekonać rodziców, że warto wybrać tą ścieżkę kariery? Myślę na przykład, że warto, żeby włączyli sobie TVP VOD, gdzie PlayStation ma wykupione reklamy. I jest to jeden z argumentów dla mnie faktycznie, że ta branża już bardzo mocno wystartowała, tak? Bo reklamy na przykład na platformach typu właśnie telewizja, typu prasa, typu outdoor, to jest bardzo drogi biznes, tak? To nie są tanie rzeczy i faktycznie jeżeli jest na to czas, pieniądze i powiedzmy robi się to, to znaczy, że firmy są w dobrej sytuacji, tak? Z game designerami jest o tyle powiedzmy fajna sprawa, że gra nie powstaje bez dobrego game designera, tak? Tak naprawdę marketingowcy, no z jednej strony to jest super, tak? Moja rola jest super, ja jestem mega z niej zadowolona, ale ona jest bardzo zależna od hossy i bessy, tak? Czasem są pieniądze na bardzo duże kampanie, czasem organizacje nie mają ich w ogóle i trzeba właśnie robić wszystko organicznie, ewentualnie dobudżetowywać tweety, dobudżetowywać trailery, co też miałam przyjemność robić, ale game designer jest tak naprawdę w sercu, tak? Całego projektu zwanego grą i bez kogoś, kto obmyśli mechaniki, obmyśli lub cały, tak? Powiedzmy gry, taki produkt nie powstanie, a jednocześnie musi być na tyle unikalny, żeby się sprzedał, tak? Chyba, że będzie kopią i będzie tylko się sprzedawał na powiedzmy kanwie tego, że jest kopią, ale to jest krótkoterminowa strategia, tak? Bo każda kopia ma jakąś wadę, nie jest oryginałem na koniec dnia. No ja na pewno bym powiedziała to, że takim rodzicom, że te umiejętności są zawsze transferowalne, tak? Ja na przykład bym się nie spodziewała, że ucząc się księgowości pójdę na przykład do zabawek, a w zabawkach potrzebowano kogoś z analityką, tak? Ja robiłam analitykę w audycie i faktycznie mi to bardzo pasowało, z kolei mój szef nie cierpiał tego robić i bardzo potrzebował kogoś do sporządzania raportów finansowych, do raportów tygodniowych, miesięcznych, mi to sprawiało frajdę, tak? I rynek bardzo dynamicznie się cały czas rozwija, tak? Mimo, że już są głosy, tak? Że gry nie są do końca odporne na bessy, raczej też jest powiedzmy spadek i zakupów gier i na przykład konsole już notują spadek sprzedaży na przykład w stosunku do jakichś planów, to w przypadku na przykład PlayStation, jeżeli dobrze pamiętam, Switcha też, ale to cały czas się rozwija, tak? Ja myślę, że bardzo długo nie dojdziemy do sufitu tego, że designerzy nie będą potrzebni, może inne role nie będą potrzebne, tak? Bo na przykład jest już automatyka community management od pewnego stopnia, bo ja też miałam powiedzmy okazję patrzeć na takie narzędzia i część na przykład tych zadań, które są bardzo czasochłonne, odpowiadają na zapytania, może być zautomatyzowana kompletnie. A game designer zawsze będzie tą osobą kreatywną, zawsze będzie potrzebny i raczej moim zdaniem jest... nie ma dużo game designerów, którzy powiedzmy mogliby pracować przy dużej ilości projektów. Często ja już spotykałam się z tym, że obcokrajowcy są tymi game designerami. Tak? Obcokrajowcy przybywają do Polski, no bo jest zapotrzebowanie na nich cały czas, a jest o wiele większa konkurencja we Francji albo w Niemczech. Świetna odpowiedź. Radzę wszystkim maturzystom wbić sobie te argumenty do głowy w czasie dyskusji z rodzicami. Ciekawe pytania pojawiają się na czacie, więc oddaję głos użytkownikom. Jakie są red flagi w ofertach pracy albo ogólnie na co uważać? Myślę, że na pewno... jeżeli już w ofercie pracy samej, a nie w rozmowie na przykład jest bardzo podkreślane, że zespół jest bardzo dynamiczny i będzie się bardzo dużo robiło, tak? Bo jeżeli już to pojawia się na tym etapie, kiedy jeszcze na przykład nie porozmawiało się z kandydatem, nie sprawdziło się tego, jak powiedzmy rozumiemy, tak? Co dane ogłoszenie albo pozycja miałaby oznaczać, no to znaczy, że prawdopodobnie jest mało rąk do pracy, tak, z mojego doświadczenia, że prawdopodobnie będziecie musieli robić rzeczy, które wykraczają poza wasz tytuł, czy wam się to podoba, czy nie, że tak powiem, bo nie ma kogoś innego, żeby to robił. Mnie osobiście odstrasza też często argument rodzinnej atmosfery, bo często to jest, no jest to też taka cecha trochę branży, nawet bym powiedziała bardzo, tak, bo dużo właśnie osób zaczęło inaczej kompletnie niż ja, tak, ja zaczęłam z
tego pułapu korporacyjnego, z przyzwyczajenia, że praca to praca, że raczej pasji tam nie ma, no mogę marketerować sobie powiedzmy na przykład centra logistyczne, ewentualnie suszarki, ale no nie jest to dlatego, że kocham suszarki jako suszarki, tak tylko chcę się spełniać, lubię te zadania, lubię robić tłumaczenia, lubię robić projekty i tak dalej, no a w grach jednak idzie się bardzo często z miłości, tak, że tak gry są tym źródłem powiedzmy i pasji, zainteresowania i często też źródłem nowych znajomych, często też poznaje się drugie połówki mimo wszystko, tak? I wtedy na przykład, jeżeli to wszystko jest w jednym miejscu, no to może być często ciężko, tak? Żeby na przykład powiedzieć nie, żeby powiedzieć, że muszę teraz wyjść, nie mogę zostać na do 20, nie mogę na przykład zrobić tego zadania, potrzebuję więcej czasu, nie mam możliwości dokończenia tego w tym momencie. I to jest dla mnie taka czerwona flaga, bo wtedy, jeżeli mówimy, że jesteśmy rodziną, to rodzinie wszystko się wybacza, tak? I wszystko zostaje w tej rodzinie i tak dalej. No a teraz jest coraz większy jednak trend tego, żeby stawiać granice, tak? I też na przykład Women in Games, dużo o tym rozmawiałyśmy i też już mi też były udzielane te rady, jako, jakby startującej, tak? Gdzie do mnie podchodzono trochę, że startuję w branży i na pewno trzeba mi doradzić, żeby zachować ten work-life balance i żeby faktycznie mieć czas dla siebie, żeby móc być tą najlepszą wersją siebie też w pracy, tak, żeby mieć ten czas na pomysły, ale też rzeczy no stricte techniczne, tak. Dzięki, Asiu. Edyta pyta na temat nowego Twittera. Czy po ostatnich rewelacjach w Twitterze w oczach marketingowców ta platforma przestaje być dobrym miejscem do prowadzenia kampanii? Myślę, że tak, bardzo jakby jeżeli chodzi o Twittera, no to znasz z mojej perspektywy marketingowca najbardziej chodzi o brak stabilizacji, tak? Nie wiadomo co się stanie, a tak naprawdę im większe są kampanie, tym większa potrzeba jest stabilności, bo jeżeli macie budżety zaplanowane i powiedzmy zabukowane, że one dostarczą na przykład, nie wiem, impresji, że zrobił ruch na stronę, że na przykład będą wishlisty z tego, że to jest mój złoty graal, ten trailer, który mi dostarczy powiedzmy ruch, który jest wymagany teraz i na pewno z niego będzie sprzedaż, no to w przypadku, gdy wycofuje się bardzo dużo reklamodawców, na przykład General Motors z właśnie Twittera, dużo bardzo firm zawiesiło, na przykład jak Apple kompletnie, tak, już swoje kampanie, no to wiadomo wtedy, że śruba jest dokręcona, musi być ten budżet inaczej skompilowany i tak naprawdę no dla mnie na przykład dużo tych rzeczy no jest ciężki do pogodzenia, tak? To się na przykład stanie to, że na przykład była taka sprawa, że pod konto Nintendo tak się podszywano, bo była wprowadzana weryfikacja, Mario pokazał niecenzuralny gest i to rozeszło się jako viral, tak? I na przykład Nintendo, nie wiem do końca, czy oni będą kogoś pozywać za to, czy nie, no bo jest jakiś tam uszczerbek na wizerunku, z kolei było to niby jako oficjalne konto, tak? Dla mnie Twitter zawsze był taką platformą, którą, no ja się uczyłam jej od zera, tak? Właśnie w jedenastkach i ona jest taka powiedzmy no ciężka, jednocześnie fajna, bo trzeba być śmiesznym, trzeba być zabawnym, trzeba mieć bardzo ciętą ripostę i tak naprawdę łatwo było pokazywać obrazki na niej, tak łatwo było zachęcić kogoś, żeby akurat kliknął, przeszedł dalej na tę stronę. Na ten moment myślę, że nie ma raczej wyjścia, dopóki ona nie padnie, tak, żeby tam się wycofywać z niej przedwcześnie. Myślę, że raczej nie ma takiej opcji. Wiem z kolei, że są już backupy po prostu na przykład influencerskie robione, do presów, do dziennikarzy kontaktów tak naprawdę, żeby zostać ze sobą w tym kontakcie i żeby nie budować wszystkiego od zera na Mastodoncie, ewentualnie na innych platformach. Do promowania gier myślę, że bardzo ciężko będzie zastąpić, Reddit tego nie zastąpi na przykład, tak, kampanijnie, nie zastąpi też tego Steam, no bo Twitter był do promowania rzeczy, które na przykład są konsolowe wyłącznie, tak, to było jedno z takich social mediów, gdzie faktycznie można było dotrzeć do ludzi, którzy mają konsole, bo prawdopodobnie lubią też Twittera, bo prawdopodobnie nie są pecetowcami, więc to jest jedyny jakby kierunek dotarcia do nich, tak, też dialogu z dziennikarzami, dialogu z kreatorami, więc może ten Tumblr nieszczęsny się reaktywuje, tak, ale ja za bardzo na niego nie liczę, bo on jest o wiele trudniejszy, tak, do zbudowania followingu i do zbudowania po prostu czegokolwiek, jeżeli nie jest się artystą. Dzięki. Jakub zadaje dość techniczne pytanie. Co mogę robić, by budować portfolio na game designera?
Jeżeli chodzi o game designera, no to ja miałam tak naprawdę przyjemność pracować z nim już na gotowych projektach, tak? Czyli już w bardzo, bardzo późnym etapie, nie na etapie rekrutacji, nie na etapie powiedzmy decydowania, czy ktoś dołączy do zespołu, tylko już gotowego produktu, jako gry, ewentualnie jakiegoś powiedzmy vertical slice'a. Myślę, że na pewno z game designerem ważne jest jakby zrozumienie twojego sposobu myślenia, tego jak się będziesz odnajdywał w zespole, żeby ten twój sposób myślenia tłumaczyć pozostałym członkom zespołu, może bardziej lub mniej technicznym, na przykład level designerowi, tak, audio designerowi, też na przykład w budowaniu tego, no po prostu GDD, tak, na koniec dnia, po prostu o czym jest gra, czym jest ta gra, co my jako marketingowcy będziemy musieli wyłuskać z niej i co tak naprawdę no, stanowi o jej niezwykłości, o tym, że ona się da wypromować, o tym, że ją da się sprzedać na koniec dnia. Myślę, że tu bardzo ważne jest powiedzmy tak, takie trochę trzymanie z tyłu głowy, że na koniec dnia gry to jest praca zespołowa bardzo, tak? Są devowie, którzy są w stanie zrobić wszystko i ja jestem zawsze pełna podziwu, tak, że i są w stanie zrobić level design i właśnie wymyśleć tak naprawdę mechaniki i jednocześnie są w stanie też często promować te gry, ale na koniec dnia największy im większy jest projekt, tym więcej ludzi jest potrzebnych, tak, bo nie da się być super specjalistą we wszystkim. No tak jak mówię, ja jestem bardzo marketingowym marketingowcem, niestety nawet już będąc marketing managerem, ja nie miałam powiedzmy możliwości wglądu tak do rekrutacji, ewentualnie do rozmów z game designerami. Co myślę, przykłady pracy, przykłady sposobów myślenia, na przykład jakieś wprawki do GDD, to już by było super, tak? No bo pokazuję dla tej osoby, która przeprowadza rekrutację, czy się rozumiemy, czy jesteśmy w tym samym kierunku. Na pewno też znajomość silników, tak? Na przykład, jeżeli studio pracuje na przykład tylko na Unity, no to dla mnie przynajmniej z Unreal Engine, jeżeli ktoś ma wyłącznie w nim doświadczenie i Unity nie cierpi na przykład wielką, no, no wielką miłością nie trawi po prostu do Unity, no to sobie nie poradzimy, tak, nie dam rady ze sobą współpracować. A jeżeli jest odwrotna sytuacja, no to tak samo, tak. Im więcej będzie dopasowania już z pierwszego researchu, no to będzie łatwiej, tak, pójść dalej. O, jak reklamować nowe studio indie? Swoją drogą, indyk to moje nowe ulubione słowo dzisiaj. Jak zacząć, na jakich platformach najlepiej zaczynać? Myślę, że tak, no Twitter zawsze był taką platformą pierwszą, na której się zaczynało, tak, zaczynało się profil, zaczynało się powiedzmy wstawiać pierwsze posty, zależy tutaj bardzo na jakim tak naprawdę, czy macie już platformy wybrane, tak, jeżeli to jest Steam, no to zawsze warto zastanowić się wtedy, tak, kiedy możecie ogłosić projekt, czy w ogóle jaką macie tak naprawdę, no jaki jest timeline tego pierwszego projektu, tak, jeżeli to jest PC-owy i jest blisko, no to zawsze karta Steamowa i powiedzmy Steam jest tym pierwszym kierunkiem, jeżeli to wychodzi poza kompletnie możliwość, bo na przykład studio ma powstać teraz, chcecie reklamować studio, a pierwsza gra powstaje za 3 lata, no to moim zdaniem Twitter dopóki żyje, i dopóki można jeszcze z niego skorzystać, ale TikTok, tak? TikTok jest taką platformą, która pozwala na to, żeby przyciągnąć uwagę w różny sposób, tak? Czy to z życia studia, czy to z pracy, czy na przykład już z pierwszych wprawek i po prostu uczłowieczyć, tak? Zainteresować ludzi. Też jest teraz łatwiej odsyłać ludzi do innych rzeczy, tak? Jest możliwość robienia na przykład linków w bio, jest faktycznie możliwość połączenia tych treści wideo z innymi treściami. Jeżeli chodzi o Facebooka, zaczynanie Facebooka od zera w dzisiejszych czasach jest super trudne. Jeżeli się nie robi płatnych, powiedzmy, kampanii, no to jesteście skazani trochę na porażkę, bo te organiczne rzeczy z nowych profili nie trafią do nikogo właściwie, tak? Facebook bardzo promuje w swoich ekosystemach płatne kampanie. YouTube, jeżeli nie ma też dużych płatnych kampanii, też raczej to trafi do nikogo. TikTok ma o tyle to dobrze, że można zostać wiralem tak naprawdę z dnia na dzień bez żadnego planu na to, tak? Bo algorytm jest inaczej skonstruowany, on nie jest powiedzmy globalny, tylko jest pod użytkownika, tak? Więc jeżeli da się rozkręcić coś wśród użytkowników indie, no to później to się może ponieść ewentualnie. Instagram to jest też powiedzmy specyficzny, story się rozchodzą, reelsy też się w jakiś tam sposób mały rozchodzą, ale dla nowych studiów no ja bym przede wszystkim zastanawiała się nad TikTokiem, nad stworzeniem strony i newsletterem, bo newsletter jest takim trochę obiegiem zamkniętym, że jeżeli przyciągniecie kogoś treścią skądś indziej, no to on z wami zostanie i będzie
patrzył, po prostu followował was dalej. Discord też, tak? Discord jest o tyle problematyczny, że Discord wymaga dużo czasu i jeżeli się nie podepniecie do kogoś, reklamując swój serwer u kogoś innego, co jest dość niemile widziane, bo odciągacie użytkowników, no to będzie trudno przyciągnąć do siebie, szczególnie jeżeli nie możecie niczego pokazać, tak? Na Discorda jest dobry moment na przykład przy becie, przy testach, przy tym, że na przykład jesteście na evencie i chcecie z kimś później się złapać. No ale myślę właśnie tak TikTok, Discord, newsletter, Twitter, tak? I co będzie po Twitterze, bo może coś fajnego się pojawi i albo jakaś powstanie inna wersja, powiedzmy, no kopiująca te już uznane, tak, po prostu rzeczy z Twittera. Od 9 minut już walczymy o uwagę z Robertem Lewandowskim meczem Polska-Argentyna, więc tym bardziej się cieszymy, że jest tu aż tak liczne grono wciąż, ale powoli będziemy zmierzać do końca. Widzę, że ktoś nieśmiale pisze jeszcze wiadomość na czacie, na pytania jeszcze czekamy. Natomiast ja pozwolę sobie zadać jeszcze jedno. Miałam zapisane tutaj pytanie, skąd wynika mniejszość kobiet w branży gier? Czy to są stereotypy, strach, jakieś inne elementy? Ale bardzo mnie zaskoczyłaś tymi informacjami i statystykami, że Polska na tle reszty świata wypada naprawdę imponująco i trochę zmienią to pytanie, skąd w Polkach większa odwaga niż odwaga koleżanek z innych części Europy? Myślę, że dużo wynika z tego, że jednak no, u nas programowanie na przykład i te ścisłe kierunki no, były promowane od dłuższego czasu. Tak? Ja rozmawiałam na przykład już z Fundacją Perspektywy i ja kojarzę ich pracę, to powiedzmy od 15 lat prawie. Tak? Były dziewczyny na Politechniki, były teraz dziewczyny w grze CD Projektu, więc ten obraz powiedzmy kobiety programistki jest bardzo promowany. Tak? On też się fajnie sprzedaje właśnie, żeby tak naprawdę promować kobiety w IT. Dla mnie mało kobiet jest w takich powiedzmy decyzyjnych rolach, większych też często, tak, takich bardziej autorytarnych i bardziej kreatywnych. Wśród programistek i powiedzmy technicznych bardzo ja widzę dużą różnorodność. Tak też miałam do czynienia na przykład z designerkami kobietami, z artystkami też, z tymi, które podejmowały kluczowe artystyczne decyzje. No ale ja często z mojego doświadczenia było tak, że ja jestem jedyną kobietą, tak, na evencie na przykład, albo w delegacji. Ewentualnie no jest trochę zamieszanie, tak, że tutaj jedna kobieta, wszyscy raczej mężczyźni. Często miałam też tak, że na targach, na tych pierwszych szczególnie, brano mnie za hostessę na przykład, tak, że ludzie uważali, że jestem jedną na przykład właśnie z oprowadzających, ewentualnie sama teraz stoję w kolejce i chcę grać, tak, a jestem tutaj 7 godzinę, już chcę sobie iść, ale nie pójdę, bo dalej tutaj mam kontakt i muszę tutaj być po prostu, żeby promować grę. Moim zdaniem no często to wynika z tego, że no presja często jest duża, tak, żeby bardzo dużo rzeczy robić na przykład w środowisku indie, tak, to jest bardzo dużo obowiązków, dużo też powiedzmy rzeczy, za które ma się odpowiedzialność w 100%, ewentualnie no, w 80%. Nie wszystkie kobiety chcą całą karierę mieć powiedzmy, jakby całe życie skupione wokół karierze, tak? Ja na przykład wiem po korporacji, że chciałabym, żeby ona pełniła jakąś część w moim życiu, ale nie 100%, tak? Dlaczego też zrobiłam ten pivot. Ale to często są stereotypy nadal, tak? Że na przykład co ja będę właściwie robić, a na czym to polega właściwie, to, że ja na przykład miałam ogromny problem ze zrekrutowaniem community managerów, bo dużo osób robi to, nie chce się wychylać, jest zadowolona z tego, że robi to sobie dodatkowo, jako hobby, ale nie czuje się na siłach, żeby to robić zawodowo na przykład, tak, i żeby mieć za to powiedzmy płatne. Z kolei jeżeli chodzi o Women in Games, no to ja miałam problem ze znalezieniem panelistek, bo kobiety uważały, że nie wiem, mają 10 lat doświadczenia, mają o czym mówić, gdzie ja właśnie tak mówiłam, okej, ja mam poniżej 2 lat, to nie wiem, czy dobrze, że w takim razie ja się zabieram za to, ale no, Polki są bardzo skromne, tak ja to tak zauważyłam, bardzo dużo Amerykanek na przykład jest widoczny game devowo, ale tam skala biznesu jest taka ogromna, że one procentowo mogą stanowić mniejszość na przykład, tak? W UK jest podobnie. Często też kobiety wypadają w którymś momencie, tak, z tej kariery game devowej. Teraz miałam na przykład taki właśnie przykład w ramach tego mentoringu Women in Games International, gdzie sama byłam mentorką, że bardzo dużym jakby celem było to, żeby utrzymać kobiety, tak, żeby one się nie wypaliły i nie chciały zrezygnować. Myślę też, że no w Polsce no jednak jest już ta duża, powiedzmy, historia, tak, biznesu. Na przykład Techland miał 30-lecie, CD Projekt miał 25-lecie, Wiedźmin miał 15-lecie w ogóle, więc tych kobiet teraz dużo przybyło.
I też branża bardzo się zmienia, tak? Już przychodzą ludzie właśnie tak jak ja z korporacji, przychodzą z agencji reklamowych, to jest już duży bardzo trend, że ludzie niezwiązani w ogóle z branżą przychodzą, a ludzie z branży odchodzą na przykład z kolei do agencji i do innych gałęzi biznesu. No ja na przykład wiem, że gdybym wtedy nie spróbowała, gdybym się nie odważyła, to by mnie nie było tutaj dzisiaj. I dużo kobiet na przykład z researchu też myślę, że może uda mi się znaleźć kiedyś tę figurę, nie aplikuje w ogóle na ogłoszenie, jeżeli nie spełnia w 100% wymagań. Tak? Jeżeli spełnia je w 70%, no to nie chce aplikować, bo uważa, że musi to umieć, a ogłoszenie to jest lista życzeń. Tak, ja już to wiem po rekrutowaniu samodzielnie, że to jest lista życzeń i często jest tak, że wystarczy, że odhaczy się, nie wiem, 5-7 punktów albo, nie wiem, 4 z tych 7, to jest super, bo ten kandydat idealny bardzo często nie istnieje, tylko chodzi o dopasowanie i wymagań i charakterologicznie do siebie nawzajem. Prawdopodobnie ostatnie pytanie wieczoru dziś należy do Edyty. W jakim stanie powinien być projekt, żeby przyciągnął uwagę wydawcy? Miałam teraz w ogóle spotkanie w Wilnie właśnie na ten temat, jak przyciągnąć wydawcę do siebie, więc moim zdaniem bardzo potrzebny jest vertical slice, tak? Czyli ten moment projektu, gdzie pokazane są wszystkie mechaniki, pokazany jest już ten gameplay loop, czyli powiedzmy ta mechanika, która zachęci ludzi do grania cały czas, do próbowania tej gry. Musicie być w stanie coś pokazać, tak? Jeżeli to nie jest pokazane na zasadzie takiego, powiedzmy, grywalnego dema, no to screen, jakiś, powiedzmy, proces stojący twórczy za grą, zespół jest bardzo ważny, tak? Jeżeli na przykład pracujecie już ze sobą kilka miesięcy albo rok, no to jest super dla wydawcy. Jeżeli to jest grupa na przykład stworzona na tydzień przed prezentacją, no to jest duże ryzyko, że wam się ta grupa rozpadnie, tak? Jeżeli jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak wy promujecie tę grę, jeżeli zaczęliście na przykład coś już robić na socialach, ewentualnie ogłosiliście już sobie ten projekt, jeżeli zaczęliście na przykład zbiórkę na Kickstarterze, zaczęliście coś robić i widzicie, że temat jest zachęcający dla konsumenta, no to już jest ten moment, tak? Bardzo często jest tak, że te projekty, na przykład, które ja oglądałam pitchowane, one nie miały na przykład myśli przewodniej, nie wiedziałam do końca, czy grupa docelowa jest jakoś tam sformalizowana u twórców, czy oni przemyśleli na przykład w ogóle platformy. Jeżeli jesteście w stanie odpowiedzieć sobie na tego typu pytania, czyli na przykład jakie platformy wybierzemy, ile krajów braliśmy pod uwagę, czy ta fabuła i mechaniki są zamknięte, że kiedy wydawca nas zapyta, czy to jest gra 18+, czy 12, to będziecie w stanie na to odpowiedzieć. I jeżeli już trochę czasu spędziliście nad tym, tak, że to nie jest pomysł z game jamu dwa dni wcześniej zakończony, tylko faktycznie przemyśleliście, że poświęcicie na to czas, że znajdziecie brakujące ogniwa do zespołu i będziecie działać w tym temacie. Myślę, że to jest ten moment, tak? Przed tym odpowiedzeniem sobie na kilka chociaż z tych pytań, no to możecie zostać odrzuceni, może pomysł sam by sobie fajnie się zapowiadał, bo po prostu wydawca nie będzie w stanie stwierdzić, tak, czy to jest warte zainwestowania, czy nie. I chodzi też o to, czy oczekujecie mentora, czy oczekujecie tylko partnera biznesowego, czy przemyśleliście, że oddacie na przykład prawa do IP, czyli tej wartości intelektualnej, czy potrzebujecie tylko kogoś do marketingu, bo sami wszystko jesteście w stanie zrobić, więc myślę tego typu pytania, ale bardzo fajne właśnie, tak ostatnio o tym mówiłam. No chyba nie skłamię mówiąc, Asiu, że też jesteś otwarta na pytania, które pojawią się po naszym spotkaniu. Widzę tutaj na prezentacji kody QR do LinkedIna i Twittera, więc polecamy się do kontaktu. Cóż, bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na wydarzeniu. Asiu, kłaniam się, bardzo Ci dziękuję za czas, który nam poświęciłaś. Zachęcamy do obserwowania stron Kolegium Da Vinci. Wiele ciekawych, również gamingowych rzeczy przed nami. Miłego wieczoru życzymy i do zobaczenia niebawem. Super, dziękuję również.